Wreszcie nam się udało wygrać końcówkę, bo w dotychczasowych spotkaniach wszystkie końcówki przegrywaliśmy, traciliśmy punkty. W poprzednich spotkaniach, myślę o Ostrowi, myślę o Piekarach, myślę o Kielcach. Wreszcie nam się udało, miejmy nadzieję, że ten mecz pozwoli nam na zdobywanie punktów kolejnych, no bo te dwa punkty poprawiają nam humor tylko na dzisiaj, natomiast w dalszym ciągu musimy o te punkty walczyć i o utrzymanie w lidze. Łukasz Nowak, pierwsza strzelba, Marcin Wajda na rozegraniu, widać, że się sprawdza. Tak, udało się to zastąpić Marcina kontuzjowanymi zawodnikami i początek miał bardzo dobry. No w końcówce niestety tam trzy rzuty nie były skuteczne i to przełożyło się od razu na wynik na tablicy i niepotrzebną nerwówkę w końcówce. Natomiast Łukasz Nowak zagrał bardzo dobre spotkanie, bardzo skuteczny, trzymał obronę, wyprowadzał ataki szybkie, no i to cieszy, bo to jest jego rola i na tym poziomie Łukasz powinien grać. Nadal jest problem z tym, że jeśli gracie w przewadze, to przegrywacie. No problem jest taki, że tutaj jest za nerwowo troszkę. Mamy ustawionych kilka wariantów. W poprzednich spotkaniach, tych, w których zdobyliśmy punkty, czy nawet w Ostrowi, gdzie zgubiliśmy te punkty, te warianty nam wychodziły. Dzisiaj było za nerwowo to wszystko troszkę. No i wpływ na to na pewno miała kontuzja Daniela Dudki, który no nie gra w pełni zdrowy i to się przekłada na jego dyspozycję. Chwała mu za to, że walczył z tym bólem i pomógł zespołowi. No teraz macie 3 tygodnie przerwy, 3 tygodnie na zaleczenie ran i wyjazd do Kalisza na trudny pojedynek z MKS-em. Liczymy, że zaleczy rany przede wszystkim Daniel, bo pozostali dwaj zawodnicy nie zaleczą ran i nie będzie ich do końca sezonu. Mecz w Kaliszu będzie bardzo trudny. Tam, żeby myśleć o punktach, musimy zagrać o wiele lepiej, zdecydowanie bardziej konsekwentnie, jeżeli chodzi o atak pozycyjny. Nie możemy sobie pozwalać na niecelne rzuty. No i obronę też musimy zdecydowanie poprawić, szczególnie w centralnych sektorach boiska. No, cieszę się bardzo, ponieważ pierwszy raz mi się udało tak dobrze bronić przed własną publicznością. W Białej był podobny mecz, też mi się udało tam kolegom pomóc. No ale najważniejsze jest zwycięstwo, bo ono było dla nas decydujące. Teraz mamy 5 punktów tak naprawdę przewagi nad Białą Podlaską. Dawidowi dzisiaj coś nie szło, wtedy drugi bramkarz musi być gotowy do tego, żeby wejść i zastąpić, godnie zastąpić. No tak to jest i po to trenujemy we dwójkę, wspieramy się wzajemnie i rywalizujemy też ze sobą na treningach, żeby na meczach było jak najlepiej, czy jeden, czy drugi w każdej chwili może pomóc. No, tylko dwóch was jest w bramce, Marcin Nowak na razie odpoczywa jeszcze. On akurat ma zawieszenie, niestety za faul w Ostrowie Wielkopolskim. Uważamy, że troszkę był za wysoki, ale to nie jest nasza decyzja. No i czekamy na jego powrót. Teraz macie 3 tygodnie odpoczynku, można powiedzieć, trzeba wyleczyć kontuzję. No i kolejne spotkania z MKS-em Chrzanów, czy też z MKS-em Kalisz. Bardzo trudne pojedynki. No tak, kontuzji mamy w tym sezonie bardzo dużo i mam nadzieję, że już na tym poprzestaną te kontuzje być. Mam nadzieję, że do końca będziemy już zbierać punkty. Może nie w każdym meczu się uda, ale będziemy walczyć w każdym, żeby z każdego meczu wywieźć punkty.